Kiedy dobiegłam do pewnego miejsca, złapałam tam słaby zasięg i odebrałam wiadomość od męża, że udało im się wyjechać. Rozpłakałam się ze szczęścia, bo odetchnęłam i zrobiło mi się lekko na sercu. Pojawiła się nadzieja, że skoro oni wydostali się z miasta, to i nam się uda. Ruski mir w pełnej krasie. Ciężkie metalowe przedmioty latają nad głową. Płonie czyjeś mieszkanie. Kurwa. Ja pierdolę. Całą noc i dzień nieprzerwanie trwał ostrzał śródmieścia.